Zaczyna się tam coś dziać na tym wykrocie. Idzie bardzo duży zaskroniec po nim. O kurczę, tam leży następny. Jest jeszcze jeden. Są trzy na tym wykrocie. Wygląda na to, że to jest taki zaskrońcowy wykrot. To jest niesamowite, bo zaczynają iść w tym samym kierunku. Jakby chciały być ze sobą razem. Przecież mogą leżeć sobie w różnych miejscach. One się pojawiają jakby znikąd. Po prostu nie było ich i raptem są. Ze skrońcy znikną. Wystarczyło trochę słońca i już na tym zaskrońcowym wykrocie zaczęły pojawiać się węże. Troszeczkę słońca. To jest genialne miejsce na takie zaskrońcowe spotkania, bo tutaj na tym rozlewisku jest wciąż pełno żab. To jest miejsce godowe żab i zaskrońce przypełzają tutaj na nie polować. Pierwszy raz coś takiego widzę. Pierwszy raz po prostu zaskrońcowe kłębowisko, zaskrońcowa miłość. Kłębią się, ogonki drżą im z podniecenia. Coś niesamowitego. To są ich gody. Tam jest zapewne jedna samica i kilka samców, które próbują ją zapłodnić. I szansę będzie miał ten największy, najdłuższy. On najszybciej dostanie się do kloaki samicy. To drganie ogonkami to jest właśnie próba dostania się do kloaki samicy. Ciekawe jest to, że zaskrońce w tej swojej miłości są dość pokojowe. Samce nie walczą ze sobą, oczywiście się tam przepychają, ale to nie jest tak jak u żmii, które potrafią ze sobą walczyć o samicę. Po prostu walczyć. Zaskrońce, sami spójrzcie. Taki taniec i podrygi ogonkami. Co z tego będzie? Z tego będą skórzaste jaja, które gruba samica złoży w czerwcu w takich miejscach jak mój kompost w ogrodzie. I później w lecie, późnym latem wyklują się z tych jaj takie zaskrończyki jak sznurówki. Thank you.